Dobijamy do bosiątka, dobijamy i jestem już na skraju życia. Nie mam apteczek, nie mam nic cennego, więc spróbujemy tego typa złoić z duku. Widzicie, ładnie go idzie złoić, prawda? Tutaj jeszcze mam z łuku, będę tutaj łoił typiarze, bo ten łuk jest zajebisty. To jest tylko dla pro playerów, którzy kupili grę przedpremierowo. I mam. Mamy wszystko zebrane, tutaj mamy jeszcze drewienko, prawda? Gramy oczywiście w Black Scalens, kto tu jest nowy i nie ogląda i nie wie, o co się tu tak naprawdę rozchodzi, no to tłumaczę, że jest to gra, która wam się może spodobać. A jeżeli nie, no to śmierć frajerom. Dobra, zbierajmy, co jest do zebrania. Tutaj już widzę, chyba nic więcej cennego nie znajdziemy. Tutaj jest jeszcze jakieś tam wypizdowo. Pytanie, czy się da... Nie! Ło. Myślałem, że to jest znajdźka, a tu nie ma znajdźki. I dobrze, to w takim razie przeskoczmy sobie na drugi półwysep. To nie jest takie łatwe. Boże! Proszę, teraz się udało. Tutaj mamy żelazo. I to działko chcę rozwalić. Działeczko rozwalone. Pieniążki zebrane. Te skrzynki też trzeba tutaj rozwalać, bo te skrzyneczki kryją w sobie skarb i dużo pieniądza. Dobrze, patrząc po mapie, opędzlowaliśmy te całe wysepki, które tu się znajdują. Musimy jeszcze tą dużą, tą małą z tej strony i tu jest jakiś quest, więc tutaj zaraz podlecimy. A ja tymczasem podejdę tu, bo jest jakiś puzzle. Są jakieś tam surowce, więc zaczynamy od rzeczy, że tak powiem, najprostszych. Czyli najprostszą rzeczą jest nauczyć się tak naprawdę latać, bo za każdym razem, kurczę, się wpierdzielę w ścianę albo w jakieś inne pierdolety. Możemy pogadać z Elsie, spoko pogadamy. I tutaj mamy, co tu mamy? Puzzla, tak? Żeby to otworzyć, muszę coś zrobić. No dobra, to jest jakiś generator. I co się dzieje? Aha, to jest memorizer po prostu. Boże drogi, najprostszy memorizer. No, twórcy chcieli dobrze. Ja akurat nie patrzałem, jak to włączyć, więc jeszcze raz. No okej. Okay. Czyli to... 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 I to. To? Źle zrobiłem? Jeszcze raz. Prawo... Cyk, 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 cyk. No czyli taki znak szatana. To, 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 to. To... To. 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 I to. No ja nie wiem, co ja poprzednio zrobiłem, że się nie zakwalifikował. Chyba odwróciłem jakoś kolejność, nie wiem. I tu mamy jakiś super ten, super kryształy. Tutaj Luma, proszę to zgarniać. Ja nie będę tego tachał, jestem za młody, żeby takie rzeczy robić. Czego wy ode mnie... Za stary, przepraszam. Czego wy ode mnie wymagacie? No i tutaj niby pokazuje, że jest surowiec. Surowiec jest pilnowany przez jakiegoś leszcza. Z tego leszcza musimy tutaj grubo zbałamucić, tylko teraz tu widzicie, ja nie przejdę. Więc tak czy siak muszę się posiłkować moim kulturalnym, ładnym stateczkiem. Więc ja sobie tutaj ładnie zrobimy sobie... Może naprawię to, bo... Boję się, że w tej podróży to jednak człowiek zdechnie. Ładnie odbijmy, tak? Czy jak w przeparkowaniu równoległym. Lekki skręt i teraz pytanie, czy to jest dodatkowe mycie? Mycie gratis. I teraz tutaj dobijamy i ja sobie tutaj leszczyk nas strzela. Dobra, macie tutaj działko. Ile was tu więcej matka was nie miała? To jest jakiś boss. Cholera. Uciekaj pan. Szybka apteczkę. Nie tak łatwo ich tu pozabijać.
Chcesz mnie zesnajpić? To masz tutaj. Strzała leszczu. Dobra, czyli tutaj było bardzo dużo przeciwników. No ale jedna apteczka poszła, więc muszę się uleczyć, pozyskać sobie nową apteczkę. Dałoby mi się więcej apteczek, bo to by mnie naprawdę tutaj zbawiło pod wieloma kątami. Ale no źle nie jest. Źle nie jest. Udało mi się to przetrwać, prawda? Jest notatnik. Prawda? Raz już skoczyłem sobie na śmierć. Stwierdziłem, a cóż tu, nie ma sensu dalej żyć. I bywa i tak. Dobra, Luma, idź to podnoś. Tutaj leszcza musimy też pozabijać. Trochę mi się kojarzy z tą gierką, taka popularna była, Hotline Miami. Bo to w tym stylu jest zrobione. No. Hukiem go muszę zabić. Tutaj coś mamy, nic nie mamy. Nic też nie jest schowane, więc dobra, to jest oczyszczone. No i teraz musimy sobie popłynąć tam z drugiej strony. Mamy już na mapie zaznaczone czaszki. To jest taki troszkę pomoc dla konających w bólu. Bo jak takim celem jest tutaj oczyszczenie tych wszystkich wysepek, nie? I jak nie jesteśmy w stanie sobie poradzić i odnaleźć przeciwników, który gdzieś tam jeden przeciwnik nam został, przez przypadek go ominęliśmy, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zwrócić uwagę na mapę, bo na mapie widzicie, są jasne obszary, takie przerywana linia, która sugeruje nam obszar do odblokowania, jakby obszar granicy. Ale są też obszary, są też ci przeciwnicy i warunkiem, żeby odblokować ten obszar, jest właśnie zabicie tych wszystkich przeciwników, nie? No i jak ktoś tam się pogubi w tym, co robi, no to zawsze gra nam tu miło sugeruje, gdzie powinniśmy działać. Gdzie powinniśmy szukać. Jeden ubity. Jeszcze tutaj gdzieś czaszki są, tam są czaszki. Tutaj mamy coś. Było takie czerwone, ja tego nie zebrałem. Co to daje? Większy damage dla leszczy. I tutaj jest jakaś cutscenka. Bandyta tu się odzywa. Zrobię mu fotę. Nie zapomnimy, la 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 la, dobra, nie zapomnijcie o bitwie, ja sobie wezmę teraz może tego Uzika i tych wszystkich wypierdzielę. Proszę bardzo, jak tu się zamiata leszczy. No i spoko, no to teraz tutaj mamy kolejnego modboxa. Kolejnego leszcza, którego szybko pozamiatam i dobiję. I teraz będzie impreza. Wbijamy flagę. Zajebista impreza, też sobie mogę zrobić fotkę. I teraz to się zamienia na tereny niebieskich. Więc pozbywamy się bandziorów ze wszystkich obszarów i za sprawą tego widzicie, że storage is full. Oż cholera. Ty co tu jesteś? Łodziejaszek. Łodziejaszek, leszczyk. Dobra, to ja muszę zabrać ten swój skarb. I z tym skarbem, gdzie jest mój statek? Mój statek jest na dole. Zaraz tu będziemy musieli wrócić. Tylko ja sobie może polecę teraz troszkę doładować. No właśnie, tu jest full. Ja to bym wolał zabrać ze sobą. Mogę to zabrać? Może coś muszę wyrzucić. Kurde, co by tu wyrzucić? Amulet box to nie, to chcemy. Kamienie mogę przecież ze sobą zestakować, czy się nie da? Nie da się, każdy surowiec jest oddzielnie. Grubo mnie załatwiam. Wiecie co, ten karnister to ja wezmę i wypieprzę go, bo to nie jest mi potrzebne. Surowce są ważniejsze. Dobra. A kanister co? Mogę go przesuwać z tego, co widzę. Ze sobą, ale tak średnio. Da się chyba korzystać ze fast travela. Jeszcze zobaczmy sobie, bo tutaj skarby leżą. Jak się weźmie na father shipa, to mogę tutaj dać fast travel. I za sprawą właśnie tego mogę teraz podejść tutaj do storage'a i poprzenosić wszystkie rzeczy. Typu to, typu kryształy, typu modboxy. Modboxy to sobie odblokujemy. Mamy pool table, to może mogę sobie pierdyknąć tak, żeby można było fajnie grać. I to jest tylko ozdobnik, nie? Jakby mogę to sprzedać, ale dobra, jak już to jest, to mogę tutaj na rynku to pierdyknąć, prawda? Bo to jest brzydko. Więc macie tutaj, możecie sobie grać kulturalnie w to. Albo tutaj. Więc niech grają. No ewentualnie chatkę będę rozbudowywał, ale to jeszcze tam się zastanowimy. No dobra, bierzemy modboxy, odblokowujemy każdego modboxa, amulet box i ten. Mamy upgrade do shotguna. Mamy Ocean Tier.
Jako amulet mamy magazynek AR-owy do AR-ki, czyli do Assault Rifle'a. I Shotgun Barrel, czyli mamy zupgrade'owany shotgun i dostałem osiągnięcie za upgrade'y. No dobra, to porównajmy sobie teraz, co my tu mamy, tak? Jakiś amulecik mamy. Daje nam większą zawartość apteczek. No to spoko, i tak mam tylko 4, więc tutaj muszę odblokować. To mogę zupgrade'ować w jakiś sposób? Nie. Doszło nam rzeczy do shotguna, więc ja bym może z tego shotguna jednak tutaj skorzystał, ale bym go zmodyfikował o to, co mamy, czyli coś, co mi zwiększa o 5 zasięg jak najbardziej i coś, co mi zwiększa też zasięg o następne 5. Nie, to shotguna chciałem, tu mamy jeszcze tą snajperkę. Tu mamy zmodyfikowane i tu mi doszło. No ja mam lepsze. Bo tu reloada mi daje większego i większy ma w ogóle wszystkie tam aspekty, jeśli chodzi o ładowanie, więc pod tym względem tutaj nic więcej nie zrobię. Ja myślę, że tego rifla to mógłbym w sumie zupgrade'ować troszkę bardziej. Na przykład właśnie, ale 300 aż kosztuje, ja pierdyle. Chorzy są. Te ceny są po prostu, ta inflacja to idzie wykończyć niejednego człowieka. Dobra, ty ziomeczek coś chciałeś ode mnie. Przyniosłem ci kamienie. Dobra, zajebiście. Co ty jeszcze chcesz? Kościół się dowiedział, jak świetna była wczesna cywilizacja. Nie pamiętam zbyt wiele faktów, ale wiem, że jestem Ewa, nie dziewczyna. Oj, przepraszam, dziewczyno, i cały czas mówi do mnie kobitką. Odblokowaliśmy możliwość Pyre Station albo Power Shielda. Jak damy shielda, to wtedy goście tam we mnie strzelają i jestem fajnie chroniony, więc to by mnie ratowało w takich krytycznych sytuacjach. Kryształów mamy więcej, więc ja bym sobie wziął tego Power Shielda i będę miał już dwie takie ciekawsze technologie, nie? Właśnie pod Q i chyba pod E. Więc super. Dobra, co mnie to obchodzi? Ja nie chcę z tą dyskutować. I następna rzecz, to tutaj mamy jakiegoś kłeścika, a tu miałem u babeczki kłeścika. To wszystko, co jest potrzebne do naprawy, jestem już w posiadaniu, prawda? I mamy naprawić Skyshipa. I teraz będziemy mogli sobie zupgrade'ować Skyshipa i wszystkie bronie, jakie tu są, na wyższy level, jeśli chodzi o nasz sterowiec. A już goście ma jakieś plany, jeśli chodzi o możliwość upgrade'owania mojego mojego tutaj stateczku. Wejdźmy sobie do shipyarda i zobaczmy, co my tu mamy. Nasz stateczek ma tylko 50, że tak powiem, mocy. I jest on bardzo słaby. Ale mogę go zwiększyć przez zmianę w ogóle statku. Na razie stateczek mamy jeden. Możemy wejść w komponenty i tutaj za te srebrne pieniążki mogę to zwiększać bądź zmieniać. Broń mamy tylko jedną. I tsunami, to mi tak średnio podoba się ten shotgun, taki powolny jest dosyć. To bym subgrade'ował, żeby szybciej strzelało. Jakbym to typ subgrade'ował, to damage mamy plus 20, to jest dużo. Albo tu bym zwiększył na przykład cargo space'a. Większa wytrzymałość, mamy większą prędkość, mamy przyspieszenie lepsze, zawrotność, większa ilość paliwka i możliwość cargo. Weźmy sobie cargo, żebym mógł więcej tutaj dźwigać. Bo to mi się chyba generalnie szybko zwróci. Nie będę musiał tyle razy drillować. To mi z powrotem. Więc ja w to pójdę, że wydam całe pieniądze na same upgrade'y, jeśli chodzi o ilość, które mogę tam dźwigać. Nie, mogę sprzedawać rzeczy, co mogę sprzedać. Mogę rybkę sprzedać. Mogę sprzedać drewno albo ten węgiel. Dajmy rybkę. Dajmy rybkę, ty tutaj masz coś na kupno. Amulet boxy i modboxy. Średnio mi na tych modboxach teraz, powiem szczerze, zależy. Tutaj to kanister zostawię, będę miał jeden przy sobie. Co tu mogę zrobić? To mogę zupgrade'ować na wyższy poziom. To mogę naprawić faktory. Tu jest bar. A tu jest sklep. Sklep jest na maksymalnym poziomie.
No dobra, no więc na razie co? Żeby zupgrade'ować te rzeczy, to muszę zbierać drewno, granit. Drewno, granit i to czerwone drewno. Kamień, drewno. Albo kamień, drewno. Czyli kamień, drewno i potem granit i czerwone drewno. Domyślam się, że te inne rzeczy to są gdzieś daleko, daleko, hen gdzieś posadowione i cholera wie jak tam się dostać, nie? No dobrze, no to w takim razie mam to co chciałem. Ustalmy sobie kurs na tego rivera tutaj. Ja bym chciał tutaj, czy mogę, a nie mogę się przetransportować. Więc możemy tutaj dać fast travela. Ej, nie pozwala mi dać fast travela. Takiej racji. Tu bym chciał. Nie mogę. Odlećmy. Teraz mogę dać fast travela, teraz mogę dać fast travela. No to musimy tutaj podlecieć do fuel station. I jesteśmy tutaj na fuel station. No i teraz oblecę sobie to dookoła i w kolejnym odcinku będziemy to szabrowali. A tam się coś pojawiło, kurczę, co to jest na mapie? Co to tutaj się zaświeciło? Tego tu nie było. Jakieś zielone. No dobra, ale to może jak będę wracał, to rozkminię. Póki co to tę sprawę olewamy i będziemy się widzieli w kolejnym odcinku. A tak swoją drogą to tutaj jeszcze jest jakaś dziura, której wcześniej nie widziałem. Zobaczmy sobie, co to jest. Ja tu nie byłem. No nie, nic tu nie ma. Nic odkrywczego. Więc dobrze, miśki. Do zobaczenia. Cześć.